Witam Państwa serdecznie już w nowym roku. Rok Pański 2015. Rok 2014 już odszedł, a wraz z nim i nasze radości, i nasze smutki. Przed nami nowy rok, nowe nadzieje. I chociaż zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele rzeczy, które zaczęły się wcześniej, one tak raptownie nie zostaną zakończone, one będą ciągnęły się dalej, to jednak człowiek ma to do siebie, że potrzebuje nadziei, chce nadziei do tego stopnia, że nawet potrafi się jakoś samo oszukiwać, byle tylko poprawić sobie humor. Ale nadzieja to jest sprawa bardzo poważna. I tutaj musimy sobie uświadomić, że o nadziei trzeba mówić w różnych planach, w różnych perspektywach. Bo jedna nadzieja może być nadzieją dziecięcą, kiedy ktoś, rodzice na przykład, obiecali dziecku, że mu kupią zabawkę jutro i to jutro przychodzi, a okazuje się, że zabawki nie ma. To jest jedna nadzieja, ale mogą być nadzieje dalsze, głębsze, poważniejsze i nad tymi warto się zastanowić. Co jest taką podstawową nadzieją człowieka? Nadzieja człowieka zawsze związana jest z pragnieniem szczęścia. Człowiek ma w sobie to pragnienie szczęścia tak mocno zakorzenione, że nawet gdy znajdzie się w bardzo trudnych warunkach, warunkach, jak to się właśnie mówi, beznadziejnych, a do takich przecież zaliczyć można te warunki, w jakich przychodziło żyć naszym rodakom, choćby w czasie wojny, czy to gdy chodzi o obozy niemieckie, koncentracyjne, czy łagry sowieckie. I kiedy stykamy się z ich wypowiedziami, z ich wspomnieniami, to widzimy, że zawsze była jakaś nadzieja, że to się skończy, że człowiek odzyska wolność i że będzie szczęśliwy. To jest właśnie coś pięknego. Ale ta nadzieja, jaką posiadamy z natury, ona musi być odpowiednio wychowana. To znaczy, z jednej strony musimy uważać na to, żeby nadzieja nie stała się tym, co mówi przysłowie, matką głupich, czyli ludzi naiwnych, ale z drugiej strony, żebyśmy zbyt łatwo nie poddawali się wtedy, kiedy są jakieś trudności czy przeciwności. Musimy bowiem zdawać sobie sprawę z tego, że trudności będą zawsze, a nawet gdy ich nie będzie przez jakiś czas, to trzeba uważać, żeby nie były jeszcze większe później. Dlatego też w naszą nadzieję musi być wpisane męstwo, które polega właśnie na tym, że gotowi jesteśmy stawić czoła przeciwnościom. I wtedy życie ku nadziei staje się życiem poważnym, życiem, które jest wyzwaniem. I tutaj widzimy, że ta nadzieja obejmuje nie tylko nas samych indywidualnie, nasze życie, lecz ponieważ żyjemy w perspektywie rodziny, dotyczyć będzie naszych bliskich, a zwłaszcza najmłodszego pokolenia, z którym należy wiązać nadzieje, ale te nadzieje same się nie ziszczą. Obok tego są nadzieje związane z przyszłością naszej ojczyzny, Polski. Wiemy, że co chwila narażana jest na wstrząsy, tak jakby ktoś specjalnie chciał nas pozbawić nadziei, że Polski już nie będzie, że będą jakieś euroregiony, że będzie jakieś superpaństwo, że będzie mieszanina narodowości, że będzie mieszanina już nie tylko wyznań, ale w zasadzie różnych odmian ateizmu, że będą jakieś nowe typy małżeństwa, które nie są małżeństwem. Więc my żyjemy w pewnym lęku, w pewnym strachu, że to wszystko, co stanowi dziedzictwo ponad 1000 lat naszej historii, to, co kształtuje nas i pokazuje nam nasze dobro wspólne, które nazywamy Polską, ojczyzną, że to wszystko zostanie zaprzepaszczone. I dlatego musimy dokładnie widzieć, na czym polegają mechanizmy niszczenia i destrukcji naszych rodzin, naszego narodu, Kościoła, po to, żeby bronić tego dobra, bo człowiek, który dojrzał do takiej świadomości, do jakiej doszedł dzięki temu, że jego ojczyzna i jego naród nad tym
przez wieki pracowały, ten człowiek musi być patriotą i jego obowiązkiem jest ratowanie przyszłych pokoleń przed znalezieniem się w państwie bez narodu, bez rodziny i bez krzyża. Polska musi być ojczyzną Polaków, musi być ich dziedzictwem, musi być ich domem. Szczęść Boże.